Pozdrowisz? Pozdrawiam ciebie, Lipek Fortnite. Pozdrawiam. Następny live będzie pod tytułem Janusz na halucynacjach. Ile pojedzie z tych kursików? No nie wiem, przez 12 godzin to trochę ich będzie. Ze 100 na pewno. Ja nigdy na rybkach nie byłem, ale bardzo bym chciał zacząć chodzić, tylko nie ma z kim. Jesteś z Kielc? Nie. Duża ryba, podchodzi, okej? Okay? Parę godzin. Niekoniecznie. Aleksander, to nie jest tak, że duża ryba podchodzi w parę godzin. Po pierwsze, to warto się nauczyć lokalizować duże ryby. Często też łowiąc ryby, trzeba nie spowodować, by duża ryba przyszła do ciebie, tylko ty, żebyś przyszedł do dużej ryby. Ła! Ła, no chłopie, co ty robi? Sorry, dziadu. Kurwa, jaki dziadu? Kierownik Janusz! Siema, Janusz! Janusz! Kurwa, Janusz. Ale ściął ten zakręt, chłopie! Sorry, na szybciej, kurwa, Janusz! Kurwa, dobrze, że się nikomu nic nie stało, ale coś wszedł, matko. Sorry bardzo. Dobra, nie ma problemu. Cześć. Miłej pracy. Nawzajem. Sorry, wiesz, trzeba zapierdalać. No wiem, jak jest. No. Siemka. No i mieliśmy stłuczkę. Na rybach się idzie fajnie odstresować, no idzie. A, i co miałem mówić o tym? No to też często warto jest zlokalizować duże ryby. Tut, 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 tut. Ej, dobrze, że radia nie ma, bo nie chciał. 12 godzin, jak miałbym gadać z Januszem z nimi na radiu, to chyba bym ogłupiał. Głos bym stracił. Straciłbym głos, widzowie, nie? Pędzę, bimber, pędzę. Ile wybrałeś? Nie wiem. Barycz. Nie wiem, czy słyszałeś o zatruciu rzeki Barycz? Nie, nie słyszałem. Ale fajnie mi się ciebie ogląda, ziomuś. Dziękuję, ale wiesz, chodzi, że lubisz patrzeć na moją kamerkę, czy chodzi ogólnie o poczucie humoru na transmisji? Tak, ale hashtag no homo. Ta, 2-4 paki zupy chmielowej można iść moczyć kija. No ta. Ostatnio jak byłem z kumplem, pojechaliśmy na sandacza na 3 godziny, chyba od 22 do 1 w nocy. To jak sobie 5 piwerek trzasnąłem, to powiem wam, że fajnie mi się siedziało. Powiem wam, że zupełnie nie przeszkadzało mi to, że ryby nie brały, nie? Zupełnie. Ja pierdyle! Nuj! Co robi? Lepsza whisky. No, whisky jest dobre, nie powiem, że nie. A wiecie co? Ja wam pokażę, patrzcie się. Pa. Wczoraj zrobiłem drinka na sen, nie? Zrobiłem wczoraj drinka na sen i nie wypiłem nawet połowy. No, dobry jestem wariat, nie? Jak można zrobić drinka na sen i nie wypiłem nawet połowy? I poszedłem spać. Będzie na live'a, będę sobie tutaj popijał czasami. Dobry? No taki sobie ten drink. Bo to z kolą zero, wiesz? Ja to tylko jeżdżę na ryby, kukurydza, granat jest. Taki mały ten drink. Mały drink. Ale wiesz tam, znaczy się, ale on nie był... Panie Szyszko, okej? Żyje pan? Mhm. Co się? Nic się nie stało się? Nie, jest git. Jest git Szyszko, okej? Co? Łoś, przepraszam, kuźwa. Nic się stało. Ale chyba na czerwonym wjechałeś. Bardzo możliwe. Dobra, to trzymaj się, cześć. Trzymanko. No i nieźle. Zabiję, ile wydać na stanowisko? No sporo, no. Ale to jest, wiesz, to jest kwestia zbierania przez 2 lata. Wiesz, raz się kupiło komputer, raz się kupiło monitor, raz się kupiło to, raz się kupiło tamto.
To nie jest tak, że ja w jednym momencie wszystko kupiłem, bo to są za duże pieniądze, żebym ja to kupił tego. No niebezpiecznie to wyglądało, no. Ale urwał, nie? Jest! Trzy sztuczki gradu już zrobił, chyba jesteś pijany. Możliwe. Możliwe. Gregor Samsa, przemiana, Franz Kafka. Ty? Puru, puru. Dobra, może puścimy sobie tego Bero. Czekaj, nie, zostaw to. Bro sobie może puścimy teraz. Bero, niech leci nam, bro. Dobra, noc to będzie do... Nie pijany, tylko jeszcze nie wstał, dokładnie. Jeszcze się nie obudziłem. Fajny bicik. Od razu miota człowiekiem, nie? O, patrzcie się, tutaj jest ta mafia, co tutaj mieszka mafia. Tu jest chałupa tej mafii, nie? Tu. Gradu śpi, pijany prowadzi live. Dopiero 10 zrobiłeś, czy nie aktualizowałeś? Nie no, już jest 13 kursów chyba już zrobiłem. Bany? Policzyłeś? Bany jak tam z kursami? Nie, tu. Niedługo to twoje będzie. No ja! To będzie, no dobra. Napiję się tej wody, nie? No taki średni ten drink był. Już wiem dlaczego mi się nie chciało go pić wczoraj na sen. Średni ten drink. Czternasty kurs. Trzynasty teraz jadę, czy czternasty? Liczcie tam dobrze. Teraz trzynasty chyba. Czternasty? No to drink z rana. Ale już jest po 12. Widzowie, już jest po 12. Prawdziwy dżentelmeni po 12 mogą pić. Mati, proszę cię, nie spamuj. Nie spamuj, żebym puścił kalucha, bo nie lubię, jak ktoś spamuje i mi mówi, co mam robić. Napisałeś raz o kaluchu, fajnie, nie pisz więcej. Bo mogę puścić, ale tobie bana. Nie lubię, jak ktoś na mnie coś wymusza. Strasznie nie lubię, jak ktoś wymusza na mnie, co mam robić na transmisji. Fajnie, że zaproponowałeś, ale nie spamuj, nie spamuj. Faktycznie, bo wstałem o 12, to jak rano dla mnie. No ja o 12 wstaję, no. No wiecie, widzowie, to jest po prostu tak, ja mam taką pracę, jakbym pracował na drugą czy trzecią zmianę, tak? Ja kończę live o 23:30 zazwyczaj, czasami o 12 w nocy, zanim wszystko wyłączę, zanim podpisuję ludziom, zanim zobaczę jeszcze social media, to mija praktycznie pół godziny, czyli już macie prawie pierwszą, pół do pierwszej, zanim się wyciszę, bo wiecie, ciężko jest usnąć w momencie, kiedy pół godziny wcześniej, godzinę wcześniej jesteś mega pobudzony, robisz sobie jajca, naświetlasz się cały czas lampą i patrzysz cały czas w monitory. Jednak żeby usnąć, trzeba się wyciszyć, odetchnąć trochę od komputera i dopiero. Dlatego ja praktycznie wcześniej jak druga w nocy to nie usypiam kompletnie, tak? Dlatego ja wstaję o 10 i to jest zupełnie dla mnie normalne, bo śpię 8 godzin, tylko inne godziny pracy mam. Mikołaj Dębowski, zaraz dostaniesz bana. Jeszcze raz będziesz głupie pytania na czacie zadawał, kto jest lepszy, to dostaniesz bana. Bo zupełnie nie interesuje nas, kto jest lepszy. To jest transmisja pana Krystiana i siedzimy i miło spędzamy czas. Zupełnie nieistotne jest to, kto jest lepszy, czy kto jest gorszy. Bo po pierwsze, nie ma w życiu ludzi lepszych i gorszych. Pamiętaj, byku. Lepszych, gorszych ludzi nie ma, są po prostu inni ludzie i tyle. To, że ktoś robi coś innego, ma mniej, więcej lub ma inne rzeczy, nie znaczy, że jest lepszy lub gorszy. Także twoje pytanie już jest głupie na samym starcie i zupełnie bezsensowne. Nagraj serię mądrości, Grad. Wszyscy są zajebiści. Ja! Yes! Ała! Ja pierdyle. Chyba, że jest zabójcą, złodziejem, pedofilem. No to wtedy to tak. To wtedy...
to wtedy nie jest fajny. Siemka Kasia, dzień dobry, zrobione. Nie. A z twojej firmy dużo osób z gangu Czerwoni, idź tam, ta? Czerwoni? No bo właśnie Czerwoni nam pomogli raz. Trzymaj się, Sylwia. Hej, 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 hej. Puścisz Kubańczyka? Możemy puścić. No i Kozak, zapisz ze wczorajszego i pooglądamy teraz live. No i elegancko, kur. O który... O, o. Właśnie, Klaud dobrze mówi. O, 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 o. Właśnie. Klo, 30 zł. Gradu nie jest w stanie puścić wszystkich waszych piosenek, a wasze spamienie was tylko naraża na dostanie miód. Właśnie, dzięki wielkie Klaud za 3 dyszki wsparcia. Dzięki za 3 dyszki wsparcia mega Klaud, dzięki, dzięki, dzięki. Serduszka dla Klauda. Rób sobie przerwy, niebiesko światło szkodzi. Dobra tam. Machniemy 12 godzin. Jakie prace są w urzędzie? Dawno nie byłem, ale chyba rybak, kierowca ciężarówki, taksi i ogrodnik. Był wcześniej. Siemka, Agatka, cześć wam, elo.